Witajcie drodzy widzowie, to jest kanał Sobie Gadam, ja nazywam się Adrian i dziś w 10 minut zrecenzujmy Missing. A więc o co tu chodzi? Hi, my name is Grace Allen and I'm actually your mother. If you could call me back at your earliest convenience. Anyway, szczerze mówiąc, dobrze, że dzisiaj wszystko ludzie dokumentują. Chwała wszystkim tym, którzy lubią nagrywać przeterminowane produkty w Biedronkach zamiast zgłaszać to obsłudze. Dzięki wam takie filmy jak Missing właśnie mogły powstać. Ale do rzeczy. Nastoletnia June, która średnio radzi sobie po śmierci ojca, która miała miejsce już kilka lat temu, również też jest w osłych relacjach ze swoją matką Grace. Nie może przełknąć matczynej troskliwości oraz nowego partnera, którego mama sobie właśnie wybrała. Gdy zatem Grace postanawia ze swoim nowym partnerem ruszyć w romantyczną podróż do Kolumbii, to June robi imprezę na swojej chacie. Zapomina o Bożym Świecie, melanżuje oraz dąsa się, ponieważ właśnie nadszedł Dzień Ojca, który, umówmy się, dla niej jest dość bolącą sprawą. W dniu powrotu Grace oraz jej konkubenta June, choć niechętnie, postanawia odebrać ich z lotniska i tu zaczyna się cała fabuła Missing, ponieważ nie ma kogo odebrać, jej matka ani konkubent nie zjawiają się na lotnisku. W ten oto sposób zaczyna się zawiła historia pełna sekretów, zwrotów akcji i uwierzcie mi, pochłonie was. Nie ukrywam, na film Missing szedłem naprawdę sceptycznie nastawiony. Film, który będzie mi serwował ujęcia typu found footage, które są zarejestrowane przy pomocy kamer, smartfonów, laptopów, czy też kamer ochrony, no troszeczkę do mnie nie przemawiał. Sam zwiastun i aktorka jakoś również, jednak mówię, a co mi tam, pójdę. I wiecie co? Nie żałuję. Hi, this is Grace Allen. Please leave a message. Mom, where are you guys? Film pozytywnie szybko rzuca nas w wir akcji. Bodajże po około 15 minutach przepychanek słownych z mamą oraz też kilku ustaleń melanżowych z koleżankami rozpoczyna się tytułowe zaginięcie. Początkowo prosta, choć tragiczna sytuacja zamienia się w co rusz nowy wir poszlak. This is Elijah Park. Please, I need your help. It's my mom. She's missing. Is there anything you can do? We don't have jurisdiction to investigate in Colombia. June przy pomocy swojego komputera rozpoczyna śledztwo za pomocą lokalizacji GPS, kontaktów telefonicznych z hotelem, ze znajomymi, z policją oraz też za pomocą aplikacji wideo z osobami, które będą w stanie jej pomóc. Wszystko dzieje się to na naszych oczach. My jesteśmy biernymi widzami social mediów, w których właśnie June będzie buszować. Sprawne kadry, sprawne przejścia, wyświetlające się emotikony, buszowanie po skrzynkach mailowych, głosowych oraz połączenia wideo. To wszystko sprawi, że ani przez chwilę nie będziemy chcieli się nudzić i zarazem nie będziemy się doszukiwać małych mankamentów, których, no, gdybyśmy byli złośliwi, naprawdę moglibyśmy się troszeczkę dopatrzeć. Większość aktorów będziemy obserwować przez aplikację FaceTime czy też WhatsApp i tutaj właśnie podczas takich rozmów, no, można by troszeczkę doszukiwać się tych szczególików. Bo na przykład nie wiem, czy rozmowy z FBI odbywają się przez FaceTime'a, kiedy to właśnie osoba, która poszukuje swojej matki, rozmawia z osobą, która prowadzi śledztwo. No ale z drugiej strony, nie mieszkam w Ameryce, nie wiem jak tam jest. Wiecie, u nas w Polsce troszeczkę jest inaczej, u nas w Polsce na pewno by się podchodziło do dochodzenia o wiele, wiele dłużej niż tam. W sumie tak. June właśnie poprzez takie aplikacje będzie nawiązywać nowe kontakty nawet z osobami z zagranicy, które za pomocą jej wytycznych będą poszukiwać nowych poszlak i będą dostarczać jej nowych informacji o możliwym położeniu osób, które poszukuje. I czy to właśnie od fachowców elektryki, czy przyjaciół, czy też osób, które zajmują się śledztwem, tak właśnie będzie wyglądała narracja tego filmu i tak właśnie będziemy ją śledzić za pomocą komunikatorów, które będą się wyświetlać przeważnie na laptopie June. Hola, ¿me escuchas? I'm trying to find someone. I can't go in person. I need you to go to this hotel and ask for their security footage. Kolejną rzecz, na którą myślę, że tutaj troszeczkę trzeba przymknąć oko, to pozyskiwanie informacji. Ten film oczywiście pokazuje pewnego rodzaju prawdę, że kiedy posługujemy się socialami i chwalimy się wieloma rzeczami w internecie, no to naprawdę można o nas dowiedzieć się wszystkiego. Ale czy aby na pewno nawet można
odzyskać hasło za pomocą kilku wytycznych, które mamy na naszych socialach. No tutaj może właśnie takie sceny pokazywały, że trzeba troszeczkę przymknąć oko, ale uwierzcie mi, to wcale nie psuło zabawy. Podróż internetowa June zabierze ją w miejsca, które nie do końca może nawet chciałaby odkrywać za pomocą komunikatorów oraz Gmaila, bo umówmy się, nie do końca wszystko wiemy o naszych rodzicach oraz to, co tak naprawdę sądzą o pewnych sytuacjach. Bo często oczywiście to z naszej perspektywy wiemy, jak pewne rzeczy postrzegamy, co o czym myślimy i zawsze nie analizujemy tej drugiej strony. No i w pewnym momencie w takich sytuacjach będzie trzeba się zderzyć z prawdą i tego właśnie doświadczy June i również też odkryje pewne rzeczy, o których nie wiedziała. You're going through Kevin's email? This woman calls him Darren. You weren't gonna tell me my mom was dating a felon? I have some questions regarding something we're looking into. Has your mom ever gone by any other names? Aktorsko jest tu naprawdę dobrze, a postacie pojawiające się w filmie nie są pospolitymi twarzami, które na co dzień widzimy na dużym ekranie, co tylko nadaje autentyczności tej historii. Akcja od momentu rozpoczęcia tytułowego zaginienia, szczerze mówiąc, ani przez chwilę nie zwalnia, a nawet nadaje coraz to mroczniejszego klimatu, coraz poważniejszego klimatu i kiedy już myślimy, że wszystko wiemy, daje nam kolejny blow mind, żeby serwować kolejny blow mind, więc tutaj naprawdę jest dno dna. I chociaż wszystko w filmie jest serwowane nam z soczewek aparatów, to nie przeszkadza nam to w odbiorze treści i naprawdę możemy się zaangażować, ponieważ narracja jest bardzo dobrze poprowadzona. What? First up this morning, the strangest case I've ever seen. Why would she keep this from me? The police are acting like my mom's some criminal. Ten film po prostu fabułą stoi, a ta jest naprawdę dobra. Montaż i dynamika ujęć, połączeń, czat, wideo, emotikon, które wyświetlają się na ekranie, przeskakiwanie z jednego urządzenia na drugie urządzenie nadaje takiej dynamiki, że wszystko to, co na dobrą sprawę dzieje się przy biurku, porywa nas i chcemy tego więcej i chcemy się dowiedzieć, co będzie na końcu tej fabuły. Dobrze poprowadzona narracja, czasem prosząca o lekkie przymrużenie oka, sprawia, że bardzo dobrze się bawimy i chcemy rozwiązania zagadki, która nie jest do końca aż tak oklepana. To jest naprawdę bardzo fajny film, który można śmiało obejrzeć z ekipą swoich znajomych. Ja osobiście sceptycznie rozpoczynając ten film wsiąknąłem jak gąbka i po 15 minutach chciałem razem z June rozwiązania tej zagadki i ani przez chwilę, ponieważ ta narracja była tak szybka, nie zastanawiałem się, jakie rozwiązanie może być, co szczerze mówiąc jest fajne. Jednym słowem, po prostu na tym filmie nie będziecie się nudzić i ja osobiście go polecam. Z mojej strony to wszystko, oczywiście pamiętajcie, że komentarze są bardzo mile widziane, jeśli widzieliście podobne filmy z chęcią, chciałbym od was rekomendacje, na pewno je obejrzę. Łapeczka, dzwoneczek i subik, jeśli zasłużyłem, ponieważ dzięki temu do szerszej publiczności ten kanał może trafiać i coraz większą społeczność będziemy tu budować. Z mojej strony to wszystko, widzimy się w kolejnych recenzjach filmowych oraz gier. Dzięki śliczne, do usłyszenia, do zobaczenia, następnego, cześć!